lata 80., 90., pełna demokracja, samorządność. I co się okazało? Że po latach, kiedy nastąpiło znowu jednowładztwo, znowu łamane są prawa pracownicze. Proszę zobaczyć, ileż nierozwiązanych jest problemów w zakresie wynagrodzeń, w zakresie ochrony zdrowia, w zakresie, jak tutaj mówię o grupach zawodowych, nauczycieli, pielęgniarek i położnych, innych zawodów medycznych, czyli ostatnio niezadowolenie wśród grupy kontrolerów lotnictwa i arogancja władzy, nieryczenie się z drugim człowiekiem. Mamy te obrazy w Sejmie, w Senacie. Wydaje się, że ci ludzie mają prawo do lekceważenia Polek i Polaków, niedbania o uwarunkowania zewnętrzne, nawiązanie dobrych relacji z innymi państwami, a także brak wyczucia politycznego w stosunkach międzynarodowych. Wreszcie to, co stało się na Ukrainie. Szaleństwo jednego człowieka odwróciło zupełnie zachowania w świecie. I w wielu przypadkach zostajemy sami. I to jest dramat. My okazujemy serce, jeśli chodzi o uchodźców z Ukrainy. Ale proszę zobaczyć, że to właśnie obywatele i samorządy. Wbrew pozorom to samorządy zareagowały. Nie ma z instytucjonalnej pomocy ze strony państwa. Udawanie, że nie chcą dać pieniędzy, a to się okazuje, że to właśnie Polska jako kraj nie wystąpiła o te środki. Wreszcie wewnętrzne targi w ugrupowaniach politycznych spowodowały to, że ogromne kary płacimy za Turów, kary za nierespektowanie wyroków TSUE i do czegoś to prowadzi.